Hej, witam was. Jest godzina, u mnie jest 1:45. No i żeby nie było nad ranem oczywiście. Ach, żeby nie było, pokażę wam jak jest na dworze. Na dworzu ciemno. Oh, hello, widzę ciemność. Widzicie co? Pod moim ostatnim filmikiem. Takie coś. Niezidentyfikowanej pci napisało mi, że przebieranie babci jest co najmniej niestosowne. Co najmniej niestosowne nazwa tego czegoś, bo nie zidentyfikuje. Małe K, duże V, duże V. Fragment z przebierania co najmniej niestosowny. Ty cośku. Ty cośku. Że co? Że starość jest jaka? Jest co najmniej niestosowny, czyli że jest paskudna, ohydna, obrzydliwa, odrażająca, wstrętna. Pokazanie starych pleców i starych ramion jest jakie? Dla ciebie. Że co, starzy ludzie? Trzeba ich zakopać? Trzeba ich schować? Światu nie pokazywać? Nie mają prawa do tego, że tylko mogą biegać po plaży małe dzieci w pampersach i po domach i wszędzie i młodzi mężczyźni pokazywać torsy, a dziewczyny i młodzi ludzie w pięknie wysportowani w bikini biegać i całą plażę pokazywać można? Tak? To jest stosowne, bo starość jest paskudna, tak? Dyskryminujesz starych. Dyskryminujesz. Stare plecy i stare ramiona są takie same jak innych ludzi. To są ludzie, którzy byli tu przed tobą. I to ty przyszedłeś na ich ziemię. Oni byli przed tobą. To oni ci przygotowali miejsce, żebyś ty tu mógł przyjść. Starość jest tak bezbronna, i tak roztkliwiająca, że aż piękna. Więc odpierdziel się od starych ludzi i od ich wyglądu. I nie waż się tak mówić. I jeżeli możesz, to wybij sobie to z łba. Że stare ramiona i stare plecy są niestosowne do tego, żeby twoje oczka to oglądały. Co najmniej niestosowne, bo ty nie będziesz mógł jeść przez tydzień. Jesteś świnią ludzką? To się zmień. Wszyscy powinniśmy się edukować całe życie i zmieniać w sobie paskudne cechy, bo każdy z nas gdzieś je ma. Więc pracuj nad sobą. Pracuj, pracuj, pracuj. I się 5 razy ugryź w jęzor albo w palucha, nim coś naklikasz lub coś chlapniesz pyskiem. Jak się ma czuć stary człowiek, czytając taki komentarz? No widzi plecy, ramiona i co? Jak on się ma czuć? Pokazywanie kalek jest niestosowne. Starych psów? Bo tylko są rasowe i piękne, wychuchane, wycacane, pożądane? Wstydź się. Wstydź się, cośku. A dla wszystkich przychylnych, no to jeszcze dobrej nocy.